Cześć, to ja. A dzisiaj odcinek o Adel. A tak naprawdę nie do końca o samej Adel, ale o jej wypowiedzi, w której mówiła, że kocha być kobietą, o mediach i tym, w jaki sposób potrafią zakrzywiać rzeczywistość, o transfobii i terwkach i o zagrożeniach płynących z tego, że lubimy słyszeć informacje, które potwierdzają nasz światopogląd. Rzućmy więc okiem na to, co się stało i dlaczego, mimo obiecanego filmu o zdrowym rozsądku, zmieniłem plany i w tym tygodniu nagrałem ten odcinek. Najpierw kontekst. Znana na całym świecie piosenkarka Adele brała udział w gali Brit Awards. Po raz pierwszy w historii dwie kategorie, które wcześniej miały podział na dwie płcie, zmieniono na kategorie neutralne płciowo, które nazywają się teraz Artist of the Year i International Artist of the Year. Adele wygrała nagrodę w tej pierwszej kategorii, a gdy odbierała statuetkę powiedziała Rozumiem, dlaczego nazwa tej kategorii się zmieniła, ale kocham być kobietą i być artystką. Tak, jestem z nas naprawdę dumna. Naprawdę, naprawdę jestem. Póki co, z tego co mi się wydaje, trudno doszukiwać się tutaj kontrowersji i najprawdopodobniej właśnie dlatego cała ta sprawa nabrała takiego rozpędu. Ale o tym za chwilę. Dwie kwestie. Po pierwsze, bo nie wszyscy muszą wiedzieć, co to za termin, skrótowiec TERF, który znaczy po angielsku Trans Exclusionary Radical Feminist, a po polsku transwykluczająca Wykluczająca Radykalna Feministka. I teraz tak, wydaje mi się, że często to powtarzam, ale i w tym przypadku, jak niemal zawsze. Wszystko zaczyna się komplikować już przy samych definicjach. Możemy przeczytać, że TERF to feministka, która wyłącza prawa kobiet transpłciowych ze swojego orędownictwa na rzecz praw kobiet. Albo feministka opowiadająca się za poglądami uznawanymi przez większość nurtów feministycznych za transfobiczne, a z tego są też skróty: feministka, która jest Transfobiczna. Mówię o tym, że już tu są problemy, gdyż te definicje różnią się między sobą. Na przestrzeni lat zmieniało się ich znaczenie. Tego terminu zaczęto używać także do osób, które nie są radykalnymi feministkami, albo ogólnie feministkami. Dodatkowo dochodzi kwestia definicji transfobii, a także mamy tutaj te wszystkie próby mm, osób, które są tak nazywane, które próbują sprzeciwiać się używaniu takiego terminu. Więc wiecie, ogólnie młyn. Druga sprawa to cel tego nagrania. Moim zamiarem nie jest wskazywać palcem lub arbitralnie decydować, kto jest lub nie jest terfem. Nie czułbym się z tym komfortowo i, między innymi, ze względu na różnice w definicjach, uważam, żeby to jedynie przeszkadzało, a nie pomagało w dochodzeniu do wspólnych wniosków. A mając to na uwadze, chciałbym mocno podkreślić, że nie chcę tutaj atakować kogokolwiek, bo pomimo tego, że będę posiłkował się przykładami konkretnych osób i profili, to skupiać się tutaj będę wyłącznie na ich konkretnych wypowiedziach, a nie na całym kształcie działalności, bo to pewnie materiał na zupełnie inną dyskusję. No, i ostatecznym celem nagrania jest to, byśmy czegoś wspólnie się nauczyli. Czegoś, co przyda się także w wielu innych przypadkach, a nie tylko w temacie transfobii. Ale zacznijmy trochę od końca, a temat będziemy obierać jak. cebule. Kaja Szulczewska, znana jako Kajaszu, docierająca do ponad 40 tysięcy osób na Instagramie, działaczka prokobieca, napisała: Nie wiem, czy wiecie, ale Adele powiedziała, że kocha być kobietą. Została za to nazwana TERF. Stygmatyzująca, obelga na lewicy. Wychodzi na to, że kobiety nie mogą cieszyć się z bycia kobietami, bo uraża to mniejszości. Za to, jakby facet powiedział, że kocha być kobietą, a także. Nawet Times pisze, że Adele nazywa na terf, za to, że powiedziała na gali rozdania nagród, że kocha być kobietą. Ale Ewy, Kasie, Martyny i Maje Instagrama będą iść w zaparte, że nikt nie ma problemu ze słowem kobieta i kobietami, którego używają. Hashtag stop inkluzywnym kłamstwom a strona Krytyka Feministyczna na Facebooku, do której zresztą Kaja też odsyła, pisze Czy bycie kobietą jest transfobiczne? Adele odbierając nagrodę Brit, która wprowadziła kategorię neutralne genderowo, podpadła transaktywistom i środowiskom LGBT+. Powiedziała Rozumiem, dlaczego nagrody stały się neutralne, ale naprawdę kocham bycie kobietą i artystką jako kobieta. Naprawdę. Została nazwana TERF. Dożyliśmy czasów, gdy kobieta, nawet supergwiazda jak Adele, nie może już powiedzieć, że lubi być kobietą. Czy takie wyznania są zarezerwowane tylko dla osób płci męskiej? A na jednej z plotkarskich stron znalazłem tekst pod tytułem Adele oskarżana o transfobię przez LGBT+, po swoim przemówieniu, że kocha być kobietą. A dalej możemy przeczytać. Adele, jak dotąd była uwielbiana przez wszystkich. Wszystko zmieniło się podczas gali Brit Awards 2022, kiedy wygłosiła swoje krótkie przemówienie. W środowisku LGBT+ zawrzało. O co chodzi? I wiecie, z tego typu wpisami mam już na starcie pewien problem i uważam, że u nas wszystkich powinien się zawsze włączać pewien poziom sceptycyzmu, zwłaszcza gdy pojawiają się tak mocne stwierdzenia jak chociażby kobiety nie mogą cieszyć się z bycia kobietami. Podpadła transaktywistom i środowiskom LGBT+. Dożyliśmy już czasów, gdy kobieta nie może już powiedzieć, że lubi być kobietą. A mocne stwierdzenia przeważnie wywołują u mnie masę pytań: kto tak mówi? Ile jest tych osób? Co to znaczy środowiska LGBT? Plus? Czy to znaczy, że wszystkie osoby LGBT, plus, czy może tylko część? A jeśli część, to jaka to część? Co to znaczy, że kobieta nie może powiedzieć czegoś? Czy właśnie tego nie zrobiła, stojąc na wielkiej scenie i docierając ze swoim przekazem do milionów osób? Czy chodzi o to, że może powiedzieć, ale spotka ją krytyka za to, co powiedziała? I czy oburzenie tą krytyką jest adekwatne do wielkości tej krytyki? Wiecie, dzień jak codzień. Zanim jednak cofniemy się do źródeł wpisów, które przedstawiłem i do oburzenia, które sobą prezentują, chciałbym zwrócić uwagę, jak te wpisy zostały odebrane i jakie emocje wywołały. Bo to jest przecież w tym wszystkim najważniejsze, czyli to, w jaki sposób konkretny przekaz medialny wpływa na ludzi, jak zmienia ich postrzeganie rzeczywistości, jakie emocje wywołuje i do wyrażania jakich myśli zachęca. Przeczytać możemy chociażby śmiech i hecheszki, ale to zaczyna się plenić. To już dawno przestało być śmieszne. Za chwilę nie będzie można oddychać, bo ktoś wmówi innym, że oddychanie jest czyjąś fobią. Świat się kończy. Świat, który znaliśmy, już się skończył na naszych oczach i nic z tym nie zrobiliśmy. LGBT, ruch traktowany jak wyrocznia. Żenada, mniejszość mówi co i jak ma robić większość. Ja też kocham być kobietą, żoną, mamą, a teraz babcią. Proszę już nie wciskać ludziom tej ideologii zwyczajnie jest tego za dużo, zanachalnie i niepotrzebnie. Jesteśmy tolerancyjni, cierpliwi, wyrozumiali i tego samego oczekuje od LGBT. A hasła, by nie różnicować płci, nie używać słowa mama, nie nadawać imion typowo męskich, żeńskich, są zwykłym draństwem. Ten świat naprawdę się kończy. Kobieta nie może powiedzieć, że jest kobietą. Czy ktoś zabrania mówić innym, że lubią wydech lub że są nijacy? Problem tkwi w tym, że oni domagają się szczególnego traktowania z tego powodu i prowadzą zbędne kampanie reklamowe. No widzicie, dokąd ta lewacka rewolucja zmierza: nie macie prawa czuć się kobietą, nie macie prawa czuć się mężczyzną, nie macie prawa mówić o tym publicznie. A kto ma takie prawo? LGBT i reszta deviantów. Oni mogą publicznie mówić, kim się czują dziś, jutro może to się zmienić, oni nie są stabilni na żadnej płaszczyźnie. Normalnym tego nie wolno. Zaszczuwania większości przez mniejszość ciąg dalszy. Szok! Adel powiedziała, że jest kobietą, że lubi być kobietą, a co miała powiedzieć, jestem gender czy co? Drodzy geje, chcecie mieć dzieci, adoptować je, a kto dzieci rodzi? Kobieta czy już nie kobieta? Zaraz będziemy dostawać od was w twarz, bo powiem, jestem kobietą, jestem mężczyzną. I wy chcecie tolerancji? Je LGBT. Jest tego dużo, dużo więcej, a te najbardziej obraźliwe pominąłem. A to tylko materiały, które są po polsku, po angielsku pewnie jest ich kilkadziesiąt albo kilkaset razy więcej. Teraz w końcu dochodzimy do tego skąd to się wzięło, na jakiej podstawie ludzie piszą takie rzeczy i mam tu na myśli zarówno te komentarze, jak i wpisy wcześniej przedstawione. Zaczęło się od konserwatywnego Page Six, które kolejnego dnia po Gali Brit Awards z samego rana pisało, że Adele została zmieszana z błotem za to, że powiedziała, iż uwielbia być kobietą. Okej, okay, więc przyjrzyjmy się, na jakiej podstawie autorzy tego tekstu twierdzą to, co twierdzą. Okazuje się, że na podstawie dwóch wpisów na Twitterze. Jeden z nich brzmiał: Proszę, nie, Adele nie może być terwką. A drugi: kto by pomyślał, że Adele jest transfobką i wykorzysta swoją platformę, by nawoływać do zniszczenia społeczności trans, zwłaszcza zdezorientowanych nastolatków? Najśmieszniejsze w tym wszystkim nie jest to, że cała narracja opiera się na słownie dwóch tweetach, bo to jest żałosne, a nie śmieszne. Najśmieszniejsze jest to, że ten drugi wpis był sarkastyczny, bo jak komukolwiek chciałby się kliknąć w ten wpis, to mógłby dalej przeczytać. Oczywiście stwierdzenie przez Adel, że naprawdę kocha być kobietą, nie czyni jej transfobiczną, nie daje też ludziom pretekstu do używania cienko zawoalowanej obelgi terw przeciwko niej lub jakiejkolwiek kobiecie opowiadającej się za biologiczną rzeczywistością. Najśmieszniejsze, bo wydaje mi się, że poglądy tej pani są dużo bliższe poglądom chociażby kajaszu czy krytyki feministycznej. A i tak, w jakiś magiczny sposób, został wykorzystany ten komentarz nie jako wyśmiewanie osób piszących w ten sposób, ale jako atak na Adel i sugerowanie jej transfobii. To jest dopiero dziennikarstwo XXI wieku. Jak sama autorka tego wpisu pisze, jeśli Adel zostanie skancelowana z powodu mojego sardonicznego shitpostu, będę miała spore kłopoty z siostrą. Problem jest w tym, i o tym jest całe moje dzisiejsze nagranie, że na podstawie takiej bzdury, na podstawie spreparowanego rynsztokowego dziennikarstwa, jest tworzona pewna narracja. A jeśli mi nie wierzycie, to spójrzcie. Kaja Szulczewska napisała. Nawet Times pisze o tym, że Adel jest nazywana TERF. A na co powołuje się The Times? Co za zaskoczenie na te same dwa komentarze. Jeden ironiczny, jak już dobrze wiemy, znaczący coś zupełnie innego, a drugi napisany przez kogoś, kto jak sam przyznaje, lubi być w centrum uwagi. Ktoś jednak zwrócił uwagę Kajaszu, że The Times nie jest najlepszym źródłem, więc odesłała ona do Newsweeka. A tutaj co za niespodzianka. Znowu te dwa same wpisy z Twittera. Jakby to była jakaś transfobiczna księga rodzaju, z której wszystko ma swój początek. Na początku było słowo. A tym słowem było terf. Zresztą, nawet w komentarzach, na które powołują się także polskie profile, znaleźć można takie, powiedzmy, neutralne. Nie sądzę, że miała to na myśli w sposób terfiarski, ale bardziej patriarchat. Kto wie? Albo terfy naprawdę zatarły granice, że nie wiemy, kiedy ktoś mówi by patriarchat, a kiedy próbuje wykluczać osoby trans. Czy to są naprawdę najmocniejsze dowody, które usprawiedliwiają pisanie rzeczy typu Środowiska LGBT atakują ADL, albo Świat się kończy, albo jeszcze gorsze rzeczy? Niestety świadczy to jedynie o tym, że łykamy medialną propagandę, która ma mierne lub w zasadzie nieistniejące podstawy, za każdym razem, gdy potwierdza to nasz światopogląd. Zresztą, nie wiem czy wiecie, ale dokładnie odwrotną narrację można by bez jakiegokolwiek problemu przeprowadzić na tej konkretnej sprawie. Znany, bo subskrybuje go ponad 900 tysięcy osób, transaktywista Jamie Rains powiedział Osobiście bardzo się cieszę z powodu Adele. To super, że staje po stronie kobiet w przemyśle muzycznym. Powinna być z tego dumna. To niesamowite. Ona jest niesamowita. Jej komentarz nie wzbudził we mnie żadnych podejrzeń. Nie sądzę, że był on transfobiczny czy terwski. Taką wypowiedź polubiło 22 tysiące osób, a kciuk w dół dało jedynie 77. Poniżej jeszcze możemy znaleźć komentarz Jamiego. Adele nie była transfobiczna. Osoby trans nie nazywały jej transfobiczną. Problem był z faktycznymi transfobami i mediami, które wykorzystują każdą okazję do szkalowania społeczności trans. Komentarz polubiony przez prawie 6 tysięcy osób. To są wypowiedzi osoby transpłciowej ze wsparciem sporej społeczności, a nie jakieś losowe wpisy na Twitterze, z których można zrobić narrację typu tłumy osób LGBT atakują Adele. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że taka wypowiedź nie trafi do mediów. Nie będzie tytułów typu znane osoby transpłciowe wspierają Adele, bo to się zwyczajnie nie sprzedaje. Sprzedają się za to newsy, które jeszcze bardziej polaryzują społeczeństwo, które jeszcze bardziej marginalizują już zmarginalizowaną grupę i które Kosztem tej grupy tworzą narracje, które nie mają z prawdą nic wspólnego. Powiedzcie mi, w jakich czasach żyjemy, skoro na podstawie kilku tweetów jakichś randomowych osób z internetu tworzy się opowieść, która trafia na nagłówki największych mediów, by następnie Joe Rogan mógł to opowiedzieć milionom swoich słuchaczy. W ten sposób. So, Adele did this. I mean, I don't even know what you, what you would call it. They were calling it gender neutral, some gender neutral thing. And she talked about how much she loved being a woman and they, they were mad at her. That's very offensive. They slammed her. She was slammed for telling a gender neutral award show that she loves being a woman. Like <laughs> you can't love being a woman. It's horrible. You, you have to be gender neutral. Like us. Be like us. We're so tolerant. I'm I'm appalled. I to właśnie takie nagrania i takie nagłówki, a nie słowa czy czyny osób transpłciowych powodują takie komentarze i takie postawy. Pomyślcie teraz, jeśli to, co do tej pory wam powiedziałem, was nie przekonało, co by się stało, gdyby media w podobny sposób podjęły temat, z którym się identyfikujecie. Może na przykład jesteście weganami, albo katoliczkami, albo hetero, cokolwiek w co się wpisujecie. I największe media zaczynają pisać, że środowiska wegańskie są oburzone, albo katolicy zmieszali kogoś z błotem, albo heteroseksualiści oskarżają kogoś, nie wiem, Edytę Górniak za coś tam. Pierwsze co pomyślicie, jeśli News będzie brzmiał głupio albo dziwnie, że ej, przecież ja tak nie myślę. Kto tak mówi? I sprawdzicie. A jak to zrobicie, to może okazać się, że przekaz medialny bazuje na wypowiedziach kilku przypadkowych osób z internetu. Najprawdopodobniej w takiej sytuacji nie dość, że pewnie będziecie rozczarowani, że media w tak subiektywny i nieprofesjonalny sposób przedstawiają sprawę, a przy okazji całą społeczność, to pewnie będziecie chcieli publicznie wyrazić swoją dezaprobatę. Pamiętajcie więc, by robić dokładnie to samo w sytuacji, w której poruszane są tematy, które nie są wam bliskie. A podobny poziom sceptycyzmu należy zachować za każdym razem, gdy mierzycie się z tematami, zwłaszcza spoza własnej bańki światopoglądowej. Pamiętajcie też, że dyskryminowane grupy, grupy mniejszościowe, mają o wiele trudniejsze, wbrew propagandzie wielu konserwatywnych ośrodków, zadanie, by przebić się do mainstreamu ze swoim punktem widzenia. Więc najgorsze, co może się stać, to gdy punkt widzenia tych osób jest spreparowany i przedstawiony przez media, które są negatywnie nastawione do osób LGBT i którym zależy na klikalności tekstów. W sumie, cofam to. Najgorsza sytuacja jest wtedy, gdy w taki przekaz wierzymy. To wszystko, co miałem przygotowane na dziś. Dzięki za uwagę i do zobaczenia już niebawem.